nowy tatuaż wiedzie z Pucharem Polski? Zobaczymy, no. Trzeba na trzeźwo to zrobić, na pewno nie bez żadnych pochopnych decyzji, ale... Jak bardzo nie trzeźwo jest? Nie, teraz nie. Mówię, że nie, że od razu będę robił. No wiadomo, gdzieś tam trzeba to przemyśleć, bo jednak tatuaż to na całe życie, ale myślę, że tak, bo jednak to jest jedno z takich marzeń spełnionych, jeżeli chodzi o tego małego dzieciaka, co sobie kiedyś tam planował, żeby w tą piłkę grać, także... Mega się cieszę, po prostu się udało. Arek Malarz, zanim został waszym trenerem bramkarzy, był u nas ekspertem zatrudnionym, więc nam zdradza trochę więcej. Zdradził nam, że przez tydzień trenował z tobą te rzuty karne i rozpraszanie rywali też, więc jaki masz repertuar tych min? Nie wiem, robiłem po prostu, co mi przyszło do głowy. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o trenowanie karnych, to tak trenowaliśmy wszyscy razem i fajnie, że się udało, no bo jednak na co dzień się tego nie robi, nie? Pokażę ci jedno zdjęcie. Kacper Tomiasz, tak mniej więcej wyglądający. To powiedz na sam koniec, czy czujesz się bohaterem tego finału? Bohaterem? Nie, no wiadomo, no okej, okay, no nie, może nieskromnie, ale zagrałem dobre spotkanie. No, nie ma co tutaj się nie wiadomo jak bronić i tak dalej, ale ten puchar jest zasługą całej drużyny i dotarcie do tego finału, poprzednie 5 meczów w pucharze i teraz przetrwanie całego tego meczu grając jednego mniej. To nie jest tak, że ja zdobyłem ten puchar, tylko zdobyła go cała drużyna. Musimy kończyć, więc zadam ci pytanie, czy przed ewentualnym transferem latem przyjdziesz do nas do studia na nocne gadki, podbierzesz telefon od kibiców? No chyba będę musiał. No, no to dobrze, to jesteśmy umówieni. Tomasz Pekhart jest z nami. Jak smakuje ten puchar polski wygrany, uniesiony w górę? No... Co powiedzieć? O drugie minuty tak się poukładał ten mecz, że było bardzo trudno dla nas. No, tam w przodu tylko tak biegaliśmy, a oni nie strzeli bramkę za 120 minut. Myślę, że to jest ich błąd a w końcu wykorzystali to, co jsme mogli a karne to jest loteria. Ale smakuje bardzo dobrze. No. Poświętowaliście już grubiej w szatni? Trochę tak, ale myślę, że teraz jeszcze coś będzie. No. A w takim razie zapytam cię, dzisiaj twój kolega, czyli Filip Mladenowicz, dwa razy uderzył rywali w twarz. Czy dostanie po głowie od was też jutro na spokojnie albo dzisiaj na fecie? Teraz ktoś tam coś w szatni mówił, ja nie wiem w ogóle co tam się stało, to już było po gwizdku, po końcu meczu, nie wiem w ogóle co tam się stało. Ale to dostał mocną naganę od piłkarza, od trenera, jak to wyglądało w szatni? Ja, nie, teraz w ogóle trener był gdzieś na konferencji, w ogóle teraz trochę jsme świętowali w szatni, ale wszystkie jeszcze nie było, teraz idziemy na stadion, tam będzie coś. Cieszę się, że mogę też jakąś cofają cegiełkę dołożyć i te 15 minut plus te rzuty karne i że udało się. Serce mocniej zabiło w momencie, kiedy podchodziłeś do strzelania rzutu karnego? No myślę, że bym skłamał, gdybym powiedział, że nie, bo wiadomo, że jeszcze tam na środku byłem pewny, że wygramy te karne, ale jak podchodzi się do tego rzutu karnego, to na pewno serduszko mocniej bije i dużo myśli przychodzi przez uczucie po strzeleniu jest super. Chodź, kibice, 12 zawodnik Legii Warszawa. Są zawsze tam, gdzie Legia gra, tutaj naprawdę byli wyjątkowo. Oj, zdecydowanie tak. Myślę, że to też duża ich zasługa, wielkie wsparcie i było czuć, że ten 12, a dzisiaj 11 zawodnik praktycznie cały mecz graliśmy w 10, więc można powiedzieć, że graliśmy na równo i myślę, że tak też ten mecz wyglądał wieloma fragmentami, że szczególnie w pierwszej połowie, że potrafiliśmy grać z Rakowem, później wiadomo, więcej się broniliśmy, już było, można powiedzieć, przetrwanie do karnych, ale no, pokazaliśmy duży charakter. Myślę, że kibice też pokazali na ten charakter i wszyscy razem możemy się cieszyć. Chowany taki warszawski chłopak, pomyślałeś sobie, że nie wypada, jak widziałeś to, co zrobił Mladenowicz? Nie widziałem, powiem szczerze. Ale wiesz. Słyszałem tylko, No myślę, że niepotrzebne takie rzeczy, ale to już, no ja się cieszę tylko z tego, że wygraliśmy, nie myślę teraz o tym, a no wiem, że pewnie ogromne emocje, bo ja sam miałem ogromne emocje, różne się rzeczy robi, w takich emocjach wiadomo, trzeba zachować klasę, ale czasami też się robi jakieś głupoty,
później się trzeba ponieść konsekwencje, ale myślę, że teraz wszyscy się cieszymy i nie będziemy o tym myśleć. Zapytam o sytuację z 6 minuty. Twoim zdaniem powinna być czerwona kartka? Jury jednak no, podpalił się, mówiąc tym żargonem sportowym, czy jednak no, sędzia uznał i dobrze tutaj podjął decyzję? Szczerze, z perspektywy ławki to od razu na siebie spojrzeliśmy i się obawialiśmy tej czerwonej kartki, bo wyglądało to z boku, że chyba wszyscy mieli takie poczucie i niestety jak już tylko sędzia pokazał, że będzie oglądał to na warze, no to było takie przeświadczenie, że może być ta czerwona kartka. Ale wiem też, gadałem z chłopakami, że mieli też od razu w głowach, że wytrzymamy to na zero z tyłu i przynajmniej do tych karnych doprowadzimy i tak też było. Tak samo było w Warszawie, jak wygraliśmy z nimi 3-1, tak było samo dzisiaj od pierwszej minuty, tam nie wiem czemu, ale tam wszyscy wyskakują, robią tak naprawdę jakieś, nie wiem, próbują zrobić jakieś widowisko poza boiskiem. No też tak też nie wypada, żeby każdy reagował. Wiadomo, że trener może stać, asystent gdzieś tam, ale nie cała drużyna i nagle doskakują do siebie. Rafał, ale to dopytam, bo mówisz, że nie wypada. A co myślisz o tym, co zrobił Filip Mladenowicz, czyli dwa razy uderzył piłkarzy w twarz? Też już wcześniej tak powiedziałem, że to też nie przystoi. Przede wszystkim po zwycięstwie trzeba się zachować z klasą i takich rzeczy nie wyprawiać. No wiadomo, że ja nie jestem od oceniania tego, ale to na pewno mi się nie podobało osobiście i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. A myślisz, że on jest takim piłkarzem, który potem przeprosi, napisze SMS-y, zadzwoni do tych zawodników, czy jak go znasz, to niekoniecznie? Czy mam nadzieję, że tak zrobi, bo nigdy ja nie będę tego uważał za stosowne, takiego zachowania, że ktoś uderzy drugiego zawodnika na boisku, bo tak naprawdę to jest sport, wygrasz, wygrywasz, raz przegrywasz, trzeba się zawsze zachowywać z klasą. Jak przegrasz, podać rękę, jak wygrasz to samo i myślę, że to jest taki sportowy duch. No ale bić się na boisku, no to tak naprawdę no nie wypada. No. Jeszcze jedno pytanie, bo 6 minuta tracicie piłkarza i w którym momencie uwierzyliście, że mimo tego naprawdę to może być wasz Puchar Polski? Ja myślę, że w przerwie był taki moment przełomowy, bo było widać, że cała drużyna idzie w jednym kierunku, jest jakby taka skonsolidowana no i tak mówię, no ta przerwa, tak porozmawialiśmy sobie w przerwie i uwierzyliśmy, a mi się tak z boiska samo wydawało, jak dostaliśmy tą czerwoną kartkę, mówię, że musimy to rozstrzygnąć po rzutach karnych, no i tak się stało. Martek Slisz jest z nami, ile waży ten medal i czy poświętowaliście w szatni już? Czekaj. Myślę, że podobnie waży. Myślę, że podobnie waży jak Mistrzostwo Polski. Myślę, że zasmakowałem już tego zwycięstwa, ale to, co dzisiaj było, to jest takie przeżycie nie do opisania naprawdę. Nigdy jeszcze czegoś takiego wspaniałego nie czułem. A w takim razie, jak była ta 6 minuta, to w którym momencie poczuliście, że jednak możecie ten puchar zgarnąć, dostając, wiesz, taki gong na samym początku meczu? No myślę, że ta czerwona kartka pokrzyżowała plany, ale też widzieliśmy, że z minuty na minutę Raków nie wie, co z tą piłką do końca zrobić i szukali jakichś wrzutek w pole karne. Wydaje mi się, że mieli dużo miejsca, żeby kreować tę sytuację, ale nie wiem, co się tam działo w środku drużyny, ale wydaje mi się, że to my dzisiaj pokazaliśmy ten charakter i byliśmy zespołem, który był silniejszy po prostu. Niedawno zakładałeś nawet opaskę kapitana Legii. Jako ten jeden z kapitanów Legii powiesz Filipowi Mladenowiczowi, że nie wypada, że słabe? Ale co? No to uderzenie w twarz Joana Carlosa chociażby. Wiesz co, nie widziałem, to jak wcześniej już w wywiadzie spotkałem, że są dwie strony medalu. My wszyscy widzą tylko tą jedną, gdzie jest może jakiś atak zawodnika, a to, że pełno zawodników Rakowa i sztab prowokuje naszych zawodników, to tego już nikt nie widzi, tak? A to wiesz, nie wszystko widać z perspektywy trybun, więc prowokowali was? No na pewno nas prowokowali i to na boisku toczyliśmy, że czy nawet ten sztab tam wyskakiwał, ta ławka rezerwowych na boisku też jakieś dogryzanie i wydaje mi się, że za tym poszły jakieś czyny. Nie do końca wiem, co się wszystko stało, więc się nie chcę do końca na ten temat wypowiadać.